No i wreszcie przyjechał do nas Władysław Opolczyk, ale odsłonięcie pomnika dzisiaj jest jeszcze nieoficjalne. Kiedy będzie już oficjalne? W najbliższy piątek, godzina 20, zapraszam na odsłonięcie pomnika Władysława Opolskiego. Opolczyka, szerzej tak znanego w historii Polski, Opola. Postać wybitna, jeżeli chodzi o zasięg działania, o rozmach, o to, co w swoim życiorysie dokonał, jeżeli myślimy o Piastach śląskich, górnośląskich. Jest sporo kontrowersji również z nim związanych, na pewno, natomiast jest też postacią, która kojarzy się z Zamkiem Górnym, który wybudował, przed którym właśnie stanie jego rzeźba, jak również z Fundacją Klasztoru Częstochowskiego na Jasnej Górze i z prowadzeniem Paulinu właśnie w tamto miejsce oraz obrazu Najświętszej Maryi Panny, który przywiózł ze swoich wypraw na wschodzie z walk z Litwinami. Pomnik Władysława Opolczyka przywiózł sam autor, pan Maciej Jagodziński, który jest tutaj ze mną. Witam serdecznie. Proszę powiedzieć, jak przebiegały prace? Czy to był taki zwykły pomnik, czy jednak czymś się wyróżniał w pana? Pomnik jest absolutnie niezwykły. To od samego początku miał być to pomnik niezwykły. Chociażby z uwagi na samą postać Władysława Opolskiego. Mamy jako studio rzeźby, powiedzmy, dość niestandardową procedurę powstawania modeli. W tym znaczeniu, że nie rzeźbimy docelowego modelu od razu, ale wykonujemy go pewnymi etapami, fazami. I jedną z takich bazowych faz jest etap budowy modelu anatomicznego. Czyli żeby on mógł wyglądać tak jak teraz, najpierw zrobiliśmy go w klasycznym akcie. W klasycznym akcie, w jeszcze bardziej klasycznym kontrapoście. I dopiero kiedy byliśmy ostatecznie przekonani, że to jest właśnie to ustawienie, można było dodawać szaty. No i to w ten sposób tak ujawniłem naszą firmową tajemnicę. Proces tworzenia był trudny, ponieważ rzeźba była bardzo wymagająca, ponieważ artysta był bardzo wymagający, ponieważ sam model był również bardzo wymagający. Dla nas najważniejsze jest to, żeby oddać wiernie każdy detal. Jak artysta jest zadowolony na sam koniec, to znaczy, że spełniliśmy bardzo dobrze naszą odlewniczą pracę. I tak było w tym przypadku, ponieważ twórca, pan Jagodziński, był z nas bardzo zadowolony. Rzeźba waży około 600 kg brązu, powstawała przez około pół roku, było zaangażowano w produkcję tej rzeźby około 6-7 osób.